Wydarzeń Monika Witam Państwa. Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i młodzieży? Konferencja pod takim tytułem odbyła się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Jej organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koszaliński Oddział. A dzisiaj do studia zaprosiłam doktora Marka Michalaka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ehm, pedagog, pedagog specjalny, działacz społeczny, publicysta i wieloletni rzecznik praw dziecka. Wszystko się zgadza. zgadza się. Proszę powiedzieć, to była ważna konferencja. Wielu prelegentów wystąpiło, wśród nich pan. O przemocy wobec dzieci i młodzieży wciąż mówi się za mało. W Polsce? O, w ostatnim czasie to w ogóle mało, tak? My mamy regres, to, to przez ostatnie lata to przecież nie było jakiejś specjalnej przemocy. Pamięta Pani jakąś rządową kampanię na temat przemocy wobec dzieci? Albo Rzecznika Praw Dziecka na ten temat jakiś głos, poza tym, że e, niektóre formy są akceptowalne? Nie, nie działo się. Było bardzo niedobrze, bardzo źle i, i my tak naprawdę dzisiaj znowu startujemy. Może nie od zera, ale, ale nie z tego pułapu, z którego powinniśmy. Ale myślę, że to jest ważne dzisiaj też na tej konferencji, bo prelegenci to jest jedna e, strona, ale proszę zobaczyć, ilu było uczestników. I to ludzi z różnych e, e, dziedzin życia. Tam byli społecznicy, pedagodzy, policjanci, e, e, os, e, reprezentanci wymiaru sprawiedliwości, e, różni. Ludzie i to jest bardzo ważne, bo jeśli z przemocą chcemy sobie poradzić, to wszystkie ręce na pokład rodzice profesjonaliści mhm. e, rządzący tu nie mhm. ma nawet tyle miejsca, żeby relatywizować problem. E, przemoc zabija i miejmy tego świadomość te dzieci które zginęły, e, które zostały pobite zabite bardzo często e, ze względu na to, że ktoś przymknął oko mhm. nie zauważył w jednym miejscu nie potwierdził w drugim miejscu trzeci nie zabezpieczył, a później wszyscy rwą włosy z głowy, bo doszło do tragedii. No niestety będzie dochodzić do tragedii, jak nie będziemy spójni w działaniu. Mm -hmm jeśli mówimy o przemocy wobec dzieci, to o jakich formach mówimy? Znaczy my przede wszystkim to mówimy o tej fizycznej, tak? Bo ona jest najłatwiejsza do pokazania, najłatwiejsza do stwierdzenia, ale miejmy świadomość, że tych form przemocy jest więcej, tak? Dzisiaj pani doktor psychiatra wskazywała jeszcze oprócz przemocy psychicznej, oprócz seksualnej, wskazywała na przykład nadopiekuńczość. Nie wszystkim mieści się w głowie, że na nadopiekuńczość może być równie trudna jak zaniedbanie, tak? Że też można w ten sposób krzywdzić dziecko, a warto sobie to wszystko e, przeanalizować, bo tak naprawdę też miejmy świadomość, większość rodziców... Nie chce krzywdzić swojego dziecka i czasami stosuje e, niewłaściwe zachowania ze względu na to, że albo sama tak została wychowana, albo nie zna, e, e, nie, nie wie, jak inaczej. Oczywiście są też ci, którzy inten, e, 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 in, e, intencyjnie krzywdzą dzieci, którzy chcą mieć absolutnie nad nimi przewagę, władzę, robią rzeczy niegodziwe, ale to są ci do ukarania. Mm -hmm. um miękka przemoc, o której też pan mówi, czyli krzywdzenie takie emocjonalne, tak? To ona nie jest to, miękka. Ona tak szczerze mówiąc, to bardzo często jest bardziej drastyczna od tej fizycznej, tak? Bo ta fizyczna y, 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 może być jednorazowa i przechodzi, a to co w tej psychice zostanie na całe życie. Człowiek z poczuciem, że jest gorszy, że jest nieakceptowalny, że jest niekochany, że to przez niego są wszystkie nieszczęścia tego świata. On sobie później może nie poradzić z tym nigdy. Może się targać na życie, może nie założyć w, 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 związku w, w, opartego na szacunku, może być trudny dla swojego no otoczenia w fizy... domu, w pracy. Ta przemoc fizyczna też zostawia się Też to powoduje, tak, psychice, też. Nawet ta najdrobniejsza. Dlatego ja bym w ogóle nie, w jakikolwiek sposób nie, nie, usprawiedliwiał, nie usprawiedliwiał żadnej przemocy. Znaczy nie ma dobrej przemocy. Każda, i ta mniejsza i ta większa możemy sobie ją gradować, ale ona jest zła. Ona nie powinna mieć miejsca i ona uszkadza y, drugiego człowieka, jeśli nie fizycznie, to psychicznie. Temat przemocy wobec dzieci to też wyzwanie dla nowego rzecznika praw dziecka. Wczoraj została wybrana to stanowisko Monika Horna Cieślak. Wreszcie, znaczy rzecznik powinien stać na straży walki z przemocą, i to jest jego niedobra wola, to jest jego obowiązek. E, i tak naprawdę e, to jest ten organ, który powinien inicjować, e, domagać się, żądać od rządu określonych działań e, i nie tylko zaostrzenia przepisów, bo zaostrzenie przepisów to jest tylko jedna strona. E, to jest bardzo ważna profilaktyka, to jest bardzo ważna edukacja. Myś, my byśmy wielu rzeczy uniknęli, gdybyśmy mieli doedukowane społeczeństwo. Doedukowane, czego nie robić, jak zastępować, jak działać, ale także jak reagować. I zawsze reagować. I przypominam, e, ktoś, kto widzi krzywdę dziecka i nie reaguje, to już nie tylko moralny ma obowiązek, to jest także obowiązek prawny. I to podlega karze do trzech lat więzienia włącznie. Mm -hmm. e, psychiatrzy i psychologowie dziecięcy mają dziś pełne ręce e, pracy, czy zwiększenie dostępności właśnie do psychologów. Osobom młodym yy, przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa w jakimś znaczy, na pewno potrzebujemy kompetentnych psychologów, bo to nie chodzi tylko o ilość, to chodzi też o jakość. Ustawa o zawodzie psychologa jest, ale nie ma ISP, które by w jakikolwiek sposób weryfikowały szczególnie tą niewłaściwą pracę. To też jest potrzebne. Znaczy, jak coś się powiedziało, A, a to już trwa wiele lat, to trzeba powiedzieć B, trzeba to dopełnić. I oczywiście potrzebni są kompetentni wykwalifikowani ludzie. Ale pomoc psychologiczna powinna być szeroko udzielana przez wszystkich, którzy pracują z dziećmi, tak względy terapeutyczne, diagnostyczne, to, to, to specjaliści najwyższej półki, ale taka doraźna pomoc, wsparcie wszyscy powinniśmy być na to gotowi. I wychowawca klasy, i pani w świetlicy, i w bibliotece, i pedagog, i psycholog, i każdy inny. Powinniśmy tworzyć system, który nie pozwoli dziecku czuć się samotnym. A wszystkie badania dzisiaj, które badają kondycję psychiczną młodego pokolenia, jako pierwsze. Pokazują, młodzi ludzie są samotni. Nie żyją na bezludnej wyspie. Żyją w swoim kraju, wśród ludzi, którzy wydawałoby się w większości są im przyjaźni. I co z tego? Są samotni. Mhm. Żyją w telefonach. To jest jakby, wie pani, to sobie próbujemy usprawiedliwić siebie, tak? Bo, bo oni poszli w świat wirtualny, to my tutaj e, e, na to zwalamy. Nie, my nie mamy dla nich czasu. My nie mamy konkretnego czasu. My dorośli, e, rodzice e, powinniśmy mimo wszystko nie usprawiedliwiać siebie za każdym razem, bo ja coś, bo ja gdzieś, bo ja zmęczony, bo ja z pracy, bo gdzieś. E, żadne dziecko samo na świat się nie prosiło. Jeśli zostało urodzone w danym domu, to ten dom, ci rodzice mają wobec niego obowiązki i muszą są znaleźć ten czas. Tak, są odpowiedzialni. I w państwie, w którym się urodziło, to państwo też jest za nie odpowiedzialne. To nie jest dobra wola, że ktoś będzie wypełniał prawa człowieka, w tym prawa dziecka. To jest obowiązek. E, mając w pamięci. Yy... Kamilka z Częstochowy, który został w bestialski sposób y, skatowany przez y, ojczyma. Zadajemy sobie pytanie, e, co zrobić, aby do takich sytuacji y, nie dochodziło. Reagować? Przede wszystkim proszę zobaczyć. Tam e, dziecko było z przystanku autobusowego e, zabezpieczane przez policję, odwożone do domu, tak? do sprawców. E, w szkole y, były sytuacje, że dziecko miało jakieś złamanie, jakieś posieniaczenie. Sąd procedował działania wobec tego dziecka. Był, w tym domu bywali pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi. Coś nie zagrało. Ktoś nie zareagował, nie porozmawiał z drugą stroną, nie wymienił się odpowiednimi informacjami, nie miał odwagi, żeby zareagować. Ale też proszę zobaczyć klimat społeczny. Jeśli Minister właściwy do spraw walki z przemocą mówi, że rodzina jest święta nawet jak bije dzieci. To jaki sygnał poszedł w dół? Że bicie dzieci nie jest niczym takim bardzo złym, że można sobie na to y, y, pozwolić i przymknąć oko, bo to być może jest system wychowawczy. Nie ma takiej sytuacji. Miejmy świadomość: nie wolno bić dzieci. Nigdy, w żadnej sytuacji i nikt nie ma prawa tego robić, nawet jeśli jest rodzicem tego dziecka. Rodzic to nie jest właściciel, to nie jest zarządca majątkiem, tylko to jest osoba, która ma odpowiedzialność wobec tego młodego człowieka odpowiedzialność za tego młodego człowieka i wobec także swojego państwa. I gdyby tam ktokolwiek zareagował, a prywatne osoby, a sąsiedzi, a rodzina. To nie są dzieci z bezludnej wyspy i Kamilek też nie żył na bezludnej wyspie. W niemałym yy, jednak mieście. Tam były też jakieś przeprowadzki, więc szansa była zobaczenia tego z różnych stron. To, że nie została podjęta właściwa reakcja, obciąża wszystkich, którzy w tym systemie yy, w jakikolwiek sposób yy, mieli wgląd w sytuację tego chłopca. I oczywiście dzisiaj wszyscy rwą włosy z głowy. Ale ja wolałbym, żeby nie tworzyć prawa na kolanie, bo się coś wydarzyło, tylko stworzyć prawo, które zabezpieczy dzieci przed takimi sytuacjami. Ten chłopiec powinien żyć. Czyli to uczulanie na tą problematykę przemocy, działania edukacyjne, profilaktyczne, kampanie społeczne to wszystko jest bardzo ważne. Konieczne, spójne. I szkoła, i, i media, i y, 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 przedstawiciele władz państwowych, tak? też proszę zobaczyć, ile nieodpowiedzialnych wypowiedzi znaczących osób w państwie pojawiło się w przestrzeni publicznej. Jaka była reakcja? A tu powinna być absolutnie zero jedynkowa reakcja. W normalnym, demokratycznym, cywilizowanym państwie, jeśli ktoś. Y, Publicznie pochwala przemoc, to jest tak, jakby namawiał do tej przemocy wobec drugiego człowieka. W tym wypadku mówimy o dziecku, czyli najsłabszej jednostce w tym systemie. Taki ktoś powinien bezpowrotnie zniknąć ze sceny politycznej. Powinien być poddany ostracyzmowi społecznemu. Nie wolno, nie pomagać drugiemu człowiekowi. My dzisiaj jesteśmy na tym etapie cywilizacyjnym, że to już nie trzeba tłumaczyć, że dziecko to człowiek, że człowiekowi należy podać rękę, że trzeba go zabezpieczyć, że przysługują mu prawa, że państwo ma wobec niego obowiązki. A my, jak, jak dzieci we mgle, w ostatnich latach żeśmy w tym przypadku. Nie wszyscy oczywiście, bo i organizacje pozarządowe zabierały głos i w mediach się przewijały y, 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 rozmowy, ale ci, którzy do tego są powołani, to tak jak ustępujący rzecznik praw dziecka. Pięć lat milczał za publiczne pieniądze. Teraz jest szansa, że to się zmieni? Znaczy, jestem przekonany, że gorzej być nie może. Może być tylko lepiej i e, e, patrząc na biografię e, pani mecenas, która za chwilę obejmie urząd Rzecznika Praw Dziecka, nie wyobrażam sobie, żeby nie reagowała e, i, i żeby przyzwalała i żeby e, nie podejmowała e, działań zaradczych, z, zaradczych wobec dzieci. Robiła to do tej pory e, z, z, w swojej praktyce i z pozycji swoich, e, m, e, z, z, swojego jego działania także w organizacjach pozarządowych, więc jestem przekonany, że przy wsparciu szerokiego grona społecznego, że ta sytuacja ulegnie poprawie. Do Koszalina przyjechał Pan nie tylko na konferencję Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale też po to, by spotkać się z czytelnikami. Jest Pan autorem książek dla dzieci, opowieść o tym, co w życiu ważne. No właśnie, co jest w życiu ważne, na co powinniśmy uwrażliwiać e, najmłodszych, jakie wartości. Swoje? Czy wie pani, to co my mówimy, to jest jedno, ale ja pytam dzieci o to. Jako pierwsze zawsze wymieniają rodzina. Więc ta rodzina jest dla dzieci naprawdę ważna. One jej bardzo potrzebują i w niej się chcą czuć bezpiecznie. Ale bezpieczeństwo, miłość, przyjaźń, empatia, tolerancja, yy, 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 dobro, yy, wolny czas, szacunek to są wszystko rzeczy, które są bardzo istotne. I ja mam tę przyjemność, że jestem autorem tych, tych trzech książek opowieści o tym, co w życiu ważne, co daje moc i o prawach dziecka, yy, ale satysfakcję mam jeszcze inną. Dzieci czytają te książki. To jest istotne, bo można pisać do szuflady, a tutaj się okazało, że temat wartości szeroko pojętych i takie zaproszenie do podróży po krainie wartości zostało przyjęte. I młodzi ludzie, ich rodzice, nauczyciele, dziadkowie siedzą, czytają. Ja dostaję bardzo często informacje zwrotne i to cieszy. Nie tylko dlatego, że to jest moja książka, to cieszy dlatego, że młodzi ludzie chcą wpływać na otaczającą rzeczywistość i na ten świat, chcą się w nim czuć bezpiecznie. A jeśli sami są sprawczy, poczują tę swoją sprawczość, wezmą sprawy w swoje ręce, no to i przed nami optymistyczny obraz. Um, a więc podsumujmy, nie możemy być obojętni, tak? Znaczy, Reagujmy. Nigdy, nigdy Reagujmy. nie wolno być obojętnym na y, krzywdę dziecka, nigdy nie wolno nie reagować, e, nawet jeśli czujemy w danej chwili, że, e, że to może... Przeciwko nam się w jakiś mm. sposób obrócić, to pamiętajmy, e, że brak naszej odwagi może skutkować śmiercią kolejnego dziecka. My powinniśmy zawsze i wszędzie e, e, mieć świadomość tego, że no, świat nie jest łatwy, ale my musimy w nim uczestniczyć, go budując, a nie rujnując. Dzieci nie mogą cierpieć skrycie i dorośli są zobowiązani, żeby im pomagać. Ja wierzę, że większość rodziców to są ci dobrzy dorośli, którzy pomagają, ale tam, gdzie jest krzywda, to reagujmy. Słuchajmy, co za ścianą, co na podwórku, co na przystanku autobusowym. Są też powołane organy, instytucje, które wzywajmy do działania, kiedy jest taka potrzeba. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Marek Michalak, pedagog specjalny, wieloletni rzecznik praw dziecka, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.